Powiem wam, że wszyscy gdzieś tam mówimy, że przeżywamy jakiś taki kryzys, że ta sytuacja obecnie to jest naprawdę sytuacja mocno kryzysowa. I myślę, że mają rację, ale kiedyś usłyszałem, że kryzys to z jednej strony szansa, a z drugiej strony zagrożenie. I powiem wam, że tak sobie myślałem tak naprawdę, że to tak jest, że to jest duże zagrożenie, że ja zwariuję, że będę teraz sam, że w sumie tylko telefony, jakieś tam ewentualnie komunikatory, że zgubieję, że za bardzo tak się nie można spotykać, bo ja lubię się spotykać z ludźmi. Ale z drugiej strony widzę, że to jest szansa, żebym na nowo odbudował relacje z Bogiem, żebym zatrzymał się bardziej, żebym się nie spieszył na modlitwie, żebym po prostu też Jemu poświęcił ten czas. Zatem od Ciebie zależy, jak korzystasz z tego kryzysu. Dobrego.